Pan profesor Sebastian Giebel jest kierownikiem Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii. Tego będzie dotyczyć nasza kolejna rozmowa. Panie profesorze, transplantacja szpiku zawsze kojarzyła się z hematologią, z chorobami krwi. Teraz doszedł ten przedrostek nowotworowy jeszcze. Czy to znaczy, że wytworzyły nam się jakieś nowe choroby, czy po prostu inaczej leczymy? Dzień dobry. Nie, bynajmniej. W rzeczywistości większość chorób, które leczymy zastosowaniem transplantacji komórek krwiotwórczych, zwanej potocznie transplantacją szpiku, to są właśnie nowotwory wywodzące się z tkanki szpikowej, z krwi, czyli nowotwory hematologiczne. Do nich zaliczają się białaczki, chłoniaki i szereg rzadszych chorób nowotworowych. Ale faktycznie metody transplantacji szpiku stosujemy też w innych jednostkach, w niektórych nowotworach litych, takich, które są wrażliwe na chemioterapię, gdzie podniesienie dawki tej chemioterapii, które jest możliwe przy zastosowaniu transplantacji, może dać efekt w postaci wyleczenia. I również w niektórych chorobach nienowotworowych, zwłaszcza w niewydolnościach szpiku, czyli tam, gdzie szpik nie funkcjonuje i trzeba go zastąpić zdrową tkanką. I stąd właśnie ta onkohematologia. Tak. Ja pracowałem wcześniej w klinice hematologii, rzeczywiście w innym mieście. I wraz z kolegami przenieśliśmy tutaj 8 lat temu, tutaj do Centrum Onkologii w Gliwicach, zaszczepiając ten wątek onkohematologiczny, czyli wciąż obracamy się w kręgu nowotworów, ale w moim przypadku są to rzeczywiście głównie nowotwory wywodzące się ze szpiku. A proszę powiedzieć, ta metoda przeszczepu szpiku jest w tej chwili bezpieczna, jest skuteczna? Ja wiem, że trudno tutaj mówić o odsetkach i o liczbach, ale w takim ogólnym spojrzeniu. Na pewno jest coraz bezpieczniejsza. To zawdzięczamy postępom w zakresie leczenia wspomagającego, ale również bardziej precyzyjnemu doborowi dawców. Nawiasem mówiąc, jeżeli chodzi o dostępność dawców, to w ostatnich latach mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją. Jeszcze 15-20 lat temu jedyny dawca, jaki wchodził w grę, to było rodzeństwo i to rodzeństwo zgodne pod względem antygenów zgodności tkankowej, z szansą jak 1 do 4 na pojedynczego członka rodzeństwa. Mniej więcej 15 lat temu zaczął się rozwijać rejestr dawców niespokrewnionych. W Polsce taki boom miał miejsce na przestrzeni ostatnich 5 lat i w zeszłym roku odnotowaliśmy ponad 1 000 000 zarejestrowanych wolontariuszy, co jest ogromną liczbą, co napawa mnie dumą jako Polaka, dlatego że jest to jeden z największych rejestrów na świecie. Niektórzy jednak podkreślają, że niestety ciągle często zdarza się tak, że osoby, które się wcześniej zarejestrowały, w momencie, kiedy dochodzi do podjęcia tej decyzji, to znaczy dowiadują się, że mogą być dawcami, rezygnują. Boją się, dochodzą jakieś do głosu inne być może przyczyny. Tak jest rzeczywiście, czy to są plotki? To się zdarza, ale częściej zdarza się raczej z przyczyn losowych niż w związku ze zmianą decyzji potencjalnego dawcy. Natomiast chciałbym podkreślić, że ta rewolucja, z którą mamy do czynienia w ostatnich latach, dotyczy również możliwości przeszczepiania od osób, które są tylko w połowie zgodne pod względem tych cech genetycznych, które bierzemy pod uwagę, a w połowie zgodne z założenia jest rodzic, są dzieci, już tym razem większość, bo 3/4 rodzeństwa, czasem też dalsza rodzina. To są transplantacje, z którymi mamy do czynienia właśnie w ostatnich latach dzięki opracowaniu nowych protokołów leczenia immunosupresyjnego. Zaczęliśmy to robić w Gliwicach 2 lata temu z powodzeniem. Wyniki zgodnie z naszymi obserwacjami są nie gorsze niż przeszczepienie od dawców w pełni zgodnych, czy spokrewnionych, czy niespokrewnionych. No to otwiera rzeczywiście szeroko drzwi, prawda? To jest radykalna zmiana, dlatego że w tej chwili dawcę znajduje praktycznie każdy. Uff, nawet nie wiem, co powiedzieć na takie zdanie, że dawcę znajduje każdy, bo to kiedyś właśnie to czekanie, to zastanawianie się, to szukanie, to było chyba najgorsze, najtrudniejszy taki czas dla chorego i dla najbliższych. Zdecydowanie. To oczekiwanie również zwiększało ryzyko tego, że choroba w międzyczasie nawróci i że ten przeszczep nigdy nie będzie tak naprawdę możliwy. Natomiast teraz mamy pod tym względem duży komfort i raz jeszcze, jeżeli mamy pacjenta, który przeszczepu potrzebuje, to prawie zawsze mamy dawcę, dzięki któremu tam przeszczep możemy zrealizować. Panie profesorze, obiecaliśmy słuchaczom na koniec jednak 2 zdania śpiewające. Jak powiedział Wojtek wcześniej, znamy również pana i pana kolegów z występów muzycznych. Mieliśmy dzisiaj się spotkać w studiu koncertowym Polskiego Radia, zespół The Wet Band miał wystąpić. Niestety, no, choroba omen przekreśliła te plany. No niestety, nasz założyciel, perkusista z przyczyn zdrowotnych nie mógł dzisiaj wystąpić, w związku z czym musimy te plany koncertowe przełożyć.
Natomiast prawdą jest, że utrzymujemy aktywność, nagrywamy aktualnie kolejną piosenkę. Mam nadzieję, że niebawem będziemy w stanie się z Państwem podzielić. Pan na koncert umawiamy się na jesień. Może tak być na przykład? Z przyjemnością. Panie profesorze, musi być jakaś odskocznia, musi być jakieś miejsce, czas dla siebie, żeby myśleć o czym innym? Myślę, że w każdym zawodzie powinno być. Być może w naszym szczególnie, dlatego że ta praca jest związana z podejmowaniem na co dzień decyzji, które ważą w ludzkim życiu. I no, ważna jest jakaś alternatywa. Nie wiem, czy nazwać ją odskocznią, czy znalezieniem równowagi pomiędzy życiem bardziej normalnym niż to w napięciu, które towarzyszy nam tutaj w szpitalu. Bardzo dziękuję. Dzień Onkologii w Polskim Radiu Katowice. Gościem naszym kolejnym był kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, profesor Sebastian Giebel. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.